No, to śmieszna sprawa, nie powiem, że nie. No to co, możemy zapisać sobie tutaj, zobaczymy jak będzie wyglądał teraz nasz stan gry. No i 75%, tak jak mówiłem. Czyli po pokonaniu bossa zdobywamy zawsze te 2%. Okej. No to skoro już mamy tutaj zrobione 3 światy, łącznie z domem Magiki the Spell. W sumie 2 światy, łącznie z światem Magiki the Spell. No, to czas się dostać do ostatniego świata, czyli świata Merloka, który będzie reprezentował Hyzio. Ale do tego zaraz przejdziemy, dlaczego Hyzio. Temple Entrance. Zaczynamy. Ogólnie dlaczego jest Hyzio tutaj? Były plany, żeby wprowadzić czwartego brata, albo siostrzeńca w zasadzie naszego Donalda. Ale okazuje się, że po prostu twórcy chcieli bardzo mocno odwzorować postać Disneya do takiego stopnia, że jak pamiętacie w disneyowych produkcjach zawsze było trzech siostrzeńców, czyli był Hyzio, Zyzio i Dyzio. Więc dlatego w tym wypadku nie zrobili czwartego brata, który miał się ukazać jako taki, jako takie coś ekskluzywnego, a zrobili po prostu tą samą postać, którą już widzieliśmy na początku. I Hyzio zgubił właśnie dwie zabawki. Pierwsza to była właśnie ta z pierwszego świata, czyli miśka pluszowego, natomiast tutaj zgubił on samolocik. Albo cepelinka, w sumie jak chcemy sobie to nazwać. Zaraz zresztą zobaczymy tego cepelina. No może nie cepelina, ale po prostu sterowca zgubił. Muzyka, która nam towarzyszy, jest jak najbardziej w porządku. Jest to o wiele lepsza wersja niż to, co mieliśmy na Nintendo 64. Ale myślę, że tutaj wszyscy się zgodzimy, jak sobie przesłuchamy, porównamy sobie z soundtracku tej wersji do wersji Nintendo 64. Ogólnie cały ten świat to jest takie nawiązanie do Raymana 2 i świątyni skały i lawy albo kamieni i ognia. Jedną z tych świątyń w każdym razie. Gdyż po prostu są tutaj może nie elementy, ale pewne takie easter eggi świadczące, że po prostu hej, ta świątynia właśnie jest niedaleko tej świątyni kamieni i ognia, ewentualnie skały i lawy. Taka ciekawostka. W sumie nawet samo Ubisoft potwierdziło, że oni bardzo inspirowali się świątynią z Raymana 2. Więc to co mówię jest w jakimś stopniu odzwierciedlone z prawdą. Tam jest życie, więc idę po te życie. Jeśli chodzi o moje wspomnienia z Temple Entrance, to szczerze powiedziawszy nie pamiętam nic. Naprawdę. Nie pamiętam, żebym miał z tym poziomem problemy. Może co jedynie miałem problemy właśnie z tymi oto posążkami, które po boku strzelają tym ogniem, ewentualnie z laserami. To są dwa takie przeciwniki, a raczej dwie takie przeszkody, które mogły powodować, że się no troszeczkę złościłem robiąc Temple Entrance. Halo, halo, proszę do góry. No, dokładnie, mamy platformę z bossem, więc jesteśmy bezpieczni. Zaraz mamy godzinkę nagrania. Fajna muzyka tutaj milkshake leci ogólnie w tym wypadku. Dobra, i tam na samym końcu będziemy mieli już koniec poziomu. Tak, tam na samym końcu będziemy mieli koniec poziomu. No kurde, ty to jednak jesteś, Michał, błyskotliwy, nie żeby coś. No to zostają nam już tylko 3 poziomy. I później jeszcze raz 4 poziomy, żeby zrobić czasówki Gladstone'a i tyle.
cała gierka. Artifact Way, czyli drugi i zarazem ostatni poziom 3D. Bo poziomu ucieczkowego nie liczę jako taki poziom 3D, bo to jest poziom ucieczkowy, jak sama nazwa wskazuje. Tutaj oczywiście również skorpiony będą występować, co możemy sami zresztą zobaczyć. Całkiem ciekawe, ciekawy wróg, nie powiem, że nie. Jestem wręcz zaskoczony. 60 żyć, no to kurde. Obecnie pobiliśmy chyba rekord, jeżeli chodzi o serię Skaczora Donalda pod względem żyć oczywiście. Uwaga na węża, bo węże też tutaj występują. Przynajmniej od tego poziomu występują. Nie wiem, czy w poziomach 2D występują. Raczej wątpię w to. I w ogóle to jest drugi raz sytuacja, gdzie w drugim poziomie 3D leci inna muzyka niż powinna lecieć. I to nie jest jakiś błąd czy coś, to po prostu tak twórcy postanowili, że będzie fajną, nie wiem, innowacją dodać, żeby drugi poziom 3D miał zupełnie inny soundtrack niż ten pierwszy poziom 3D. Nie wiem, dlaczego tak jest, tak szczerze powiedziawszy. Ale nie jest zły ten soundtrack, jest taki całkiem... Muszę przyznać, że on bardzo mi się kojarzy z takim arabskim stylem, nie wiem, czy ten dobrze to ująłem. Taki strasznie arabski soundtrack tutaj wleciał. Może, kurde, jesteśmy w Arabii, tylko o tym nie wiemy. Uwaga na węża. Ogon węża! Normalnie jak Shaolin pojedynek mistrzów, nie? Dobra, teraz uwaga. Co to w ogóle za ten odgłosy w tle? To mnie zawsze zastanawiało, słuchając tego soundtracku. Oj. Oj, nie to chciałem zrobić. Ale chyba zaraz i tak będziemy mieli znowu 60 żyć. Tak mi się przynajmniej wydaje. No tutaj tej czerwonej gwiazdki już nie będziemy mieli, co prawda, ale tutaj będą gwiazdki, więc... W sumie straciliśmy życie, ale znowu jest ten, odzyskaliśmy, więc tak naprawdę odzyskałem to, co straciłem, więc... Wyszedłem na jedno wielkie zero. Dobra, tam mamy książkę, więc tutaj zaraz będzie zabawka, jak nic. Dokładnie, nawet już widziałem, gdzie ona jest. Naprawdę. Dobra, mamy to. Mogłem tak od razu zrobić. Nie pomyślałem. Oj, fajne zakończenie poziomu, takie, wiecie, cztery ołtarzyki. Cztery takie pochodnie i pośrodku taki ołtarzyk z zakończeniem poziomu. Fajna sprawa. Taki detal, ale jednak cieszy oko. Nie powiem, że nie. No, i teraz będzie nam towarzyszył soundtrack z mapy świata. I robimy teraz poziom Ancient Fate, bodajże, tak on się nazywał. Dobrze zapamiętam chyba. Ale fajnie. Ostatnie poziomy 2D już będziemy robić w tej gierce. Szkoda, że ta gierka jest taka krótka, tak szczerze. Bo serio, wydaje mi się, że ta gierka ma, wiecie, ambicje na bycie trochę dłuższą produkcją. No ale skoro Disney chciał, żeby ta gierka była taka krótka, no to w sumie... Okej. Jestem w stanie to przeżyć. O, i przy okazji trafiłem w samolocik, bardzo fajnie. Z tym poziomem pamiętam, że wspomnienia miałem takie, że... Zawsze mnie końcówka poziomu trollowała. Nie lubiłem nigdy końcówki poziomu i to zawsze powodowało u mnie, no, złe wspomnienia, jeżeli chodzi o świat Merloka. W ogóle za dzieciaka bardzo nie lubiłem świata Merloka.
Co to były za odgłosy? Nie żeby coś, ale tutaj Donald brzmiał strasznie przerażająco. Masakra, masakra. Mogło być lepiej, mogło być lepiej. Dobra. Jakoś sobie dałem radę. O! Coś takiego powinienem zrobić od razu. Kurde, teraz ta pieprzona 60 będzie nam tutaj ten. Ja nie wiem, ja albo mam problem z liczbą 59, albo z 60, tak zauważyłem. Są takie bardzo nielubiane chyba liczby przez tę gierkę. Strasznie pechowe liczby swoją drogą. Więc jednak widzicie? 13 nie do końca jest taką pechową liczbą, jakby się wydawało. A i przy okazji znowu oberwałem, będąc pod wpływem milkshake'a. Tak też można. Ale kurde, soundtrack, który leci w tle, on na Nintendo 64 tak biednie brzmi, w sensie... Ja bardzo lubiłem ten soundtrack z wersji Nintendo 64, co prawda, bo on był taki strasznie wesoły. W przeciwieństwie do tego, co tutaj mamy, bo tak, tutaj taki bardziej poważniejszy lek... Dobra. Nie poważniejszy, ale zwykły, taki najzwyklejszy. Ale tak w sumie porównając sobie z wersją obecną, którą ogrywam, no to dochodzę do wniosku, że jednak... W wersji na Nintendo 64 ten soundtrack no jest biedny, no co ja tu będę tutaj mówił. Dobra, mamy 3 samolociki, teraz wystarczy pójść dalej i nie dać się zaatakować, dokładnie tak, jest wszystko w porządku. Teraz chyba do góry musimy iść, bo tam u góry była platforma z bossem. A może i nie? A może i tak, w sumie tam będzie, chyba po tamtej stronie. Tu życie jest. Tak czy siak u góry będzie platforma z bossem, bo pamiętam. Dokładnie, to był właśnie ten moment, którego nie lubiłem właśnie w... Za dzieciaka, kiedy grałem w wersję pecetową. Bo ja zawsze dołem szedłem, ja zawsze ignorowałem to, co jest tam... O, właśnie, widzicie? Tam trzeba się teraz dostać. Właśnie za pomocą tej główki. A jak byłem mały, to nawet nie wiedziałem, jak się tutaj dostać, nie? I to było takie, what the fuck. I super, o to chodziło. Good, good. To jest ostatni poziom nam został. Czas na Milky Way, albo Milky Way, jak taki wiecie, batonik. Chociaż to jest Milky Way, ale... Ja bym na to powiedział po prostu Milky Way. Ale ja to ja. O, i tutaj jakby jest taki dowód na to, że ten poziom dzieje się w świątyni kamieni i ognia z Raymana 2, bo taka strasznie podobna ścieżka jest. No ale cóż, no, może kto wie, może za niedługo będziemy mieli crossover Raymana z Kaczorem Donaldem. Może zaraz tutaj Rayman będzie poszukiwał drugiej maski Polokusa. Od Raymana na razie sobie robimy przerwę, a przynajmniej od tych 3D Raymanów. Bo Redemption wypadałoby skończyć i myślę, że chyba w ten weekend zasiądę do Redemption i zrobię wielki finał, bo to się za długo już ciągnie. A chcę mieć jednak te 100% zrobione. Ale tu widzę, że kurde, ten poziom będzie krótszy chyba z tego, co widzę, bo tu już drugą zabawkę mamy? To aż niemożliwe jest. A widzicie? Żyćko kurde, sprytnie schowane. 64, jak z Nintendo 64, no bo jak żeby inaczej. Skoro już kiedyś tam powiedziałem o tym nieśmiesznym memie, no to kontynuujmy ten nieśmieszny mem. Niech będzie. No tego właśnie nie lubiłem też za dzieciaka w tym poziomie, nie?
Nie potrafiłem nigdy refleksu ogarnąć, przez co zawsze spadałem w dół. Lub kończyło to się dla mnie w bardzo zły sposób. No i standardowo chyba nie muszę mówić, że o platformie z bossem też zapominałem. Co powodowało oczywiście złość, żal, smutek, nienawiść i wszystko co najgorsze. O, w ostatniej sekundzie udało mi się zebrać, bardzo fajnie. Dobra. I lecimy teraz sprintem na sam koniec poziomu. Końcówka poziomu chyba nie była aż taka zła z tego co pamiętam. W przeciwieństwie do poprzedniego poziomu. Nie no co ty kurde, dobrze. Ładnie wygląda końcówka poziomu. Nie powinniście mieć żadnego problemu z nią w każdym razie. O, telefon mi się naładował, w pełni naładowana bateria, super. Dobra, zanim Hyzio nam odstąpi miejsca, to pójdźmy zapisać. Myślę, że warto. Oj kurczę, pieczony, co jest grane? Telefon się naładował i się zbugował. Śmieszna sprawa. Okej. Okay. Ten telefon jest dziwny. Dobra, wszystko w porządku jest. Byłem troszeczkę zdruzgotany, bo myślałem, że mi się telefon zwalił. ...89,3%. Bardzo ładnie. Teraz trzeba będzie zrobić piąty poziom. Ostatnie czasówki Gladstone'a. No i Merlock. Tyle. Dobra, Hyzio, spadł was stąd. Nie chcemy ciebie tutaj już. Szkoda, że oni wszyscy mają taką samą linię. To jest troszeczkę leniwe, przyznam. Head Alley, czyli znowu będzie ucieczka przed czymś. Prawdopodobnie albo znowu przed ręką, albo nie wiem przed czym. Przed czym on może jeszcze uciekać tak szczerze. Początek muzyki z poziomu 3D. Słyszę dobrze. Posąg został przewrócony i co nas będzie ścigać? Zakuty łeb nas będzie ścigał, okej. No to uciekamy przed zakutym łbem. Dobra, 66, ładny wynik. Spróbujmy utrzymać ten wynik i zbierajmy jak najwięcej żyć. O kurde! Co tutaj się stało? Ej, no takich animacji to ja nigdy nie widziałem, nie? Żeby Donald tak aż wleciał w ekran. To jest... Crash 3 mi się normalnie przypomniał i ten poziom double header. O nie! Myślałem, że chociaż zostanę ranny na chwilę i będę mógł jakoś przeskoczyć. Dwa życie w taki bezsensowny sposób stracić. Serio. Dobra, tam nie było żadnego życia, więc easy. Chociaż trochę gwiazdę kominąłem, ale dobra, tu jest żyćko. Jezu, czemu ten Donald nie chciał doskoczyć? O, teraz raptem doskoczył. Kurde, skaczę sobie jak chcę. Tego trochę właśnie w tej gierce nie lubię, że czasami masz wrażenie, że doskoczysz, a tak naprawdę guzik, prawda?
Donald, you finally caught up to me. What do you say you and me have a little competition? If you can beat all my time records in this area, then I'll give you something worth running for. Okay, Donald? By the way, good luck! You're gonna need it to break my records. No i spoko, kurde, Gladstone. Myślę, że się za bardzo już rozgadałeś. Ale możemy stąd spadać. Nie mam nic tutaj do powiedzenia. To teraz pogadajmy znowu z Lee. Good. Then I can keep the reward I was gonna give to you for myself. Dobra, pogadane. Teraz zapiszemy i lecimy chyba od dupy strony. Tym razem zaczniemy od poziomów 2D, żeby mieć już je z głowy. I zrobimy potem poziomy 3D na czasówki Mr. Gladstone'a. Świetnie. Dobra. Jestem ciekaw ostatniego kostiumu Donalda. A wy? Myślę, że to jest też kwestia, którą warto tutaj zastanowić się raz a porządnie nad nią. Więc dobra, na dole mamy poziomy 3D, u góry poziomy 2D, więc zaczynamy od poziomów 2D, czyli Ancient Fate. Zobaczymy, jak nam tutaj pójdzie. Swoją drogą, kurde, kupiłem sobie ostatnio nową rzecz do pokoju, aczkolwiek jeszcze nie będę jej wam pokazywał, bo jestem w fazie robienia pewnej rzeczy. Aczkolwiek myślę, że na setnym pomlogu wam to pokażę, bo myślę, że jest co, tym bardziej, że być może właśnie od tego elementu, który do mnie przyjechał, zmieni się troszeczkę co nieco na moim kanale. Jakościowo może to wszystko inaczej wyglądać teraz. I zanim ktokolwiek mi powie, ty Pomidor, a dlaczego ty nie zrobisz tego montażu tych czasówek? Nie chce mi się po prostu. Tak, wiem, jestem leniwy pod tym względem, ale wolę sobie po prostu z wami pogadać właśnie na tych czasówkach o pierdołach, bo uważam, że te poziomy i tak już widzieliście, tylko tym razem robię je na czasówki. Mógłbym oczywiście pozbyć się tych poziomów, ale ja chcę, żeby ten let's play był pokazany stuprocentowo od A do Z, tak jakbym sam grał w grę i sam przechodził. W ogóle ostatnio się trochę w moim życiu pozmieniało, bo głównie teraz gram w gry wtedy, kiedy chcę nagrywać. Tak jak sam dla siebie już nie gram w gry za bardzo. I to nie dlatego, że nie wiem, znudziłem się czy coś, tylko po prostu tak jakoś pojawiły się zmiany po prostu w moim życiu, że bardziej teraz gram w gry pod serię niż tak dla siebie samego. No ale cóż, można i tak, czyż nie? Niektórzy na przykład grają i poza ten anteną i w trakcie anteny. No ja gram bardziej w trakcie anteny niż poza anteną. Może mi się to kiedyś odmieni, ale na razie przez jakby pracę i przez inne obowiązki, no nie mam za bardzo czasu na takie, wiecie, w sensie nie mam za bardzo czasu, bo to teraz strasznie głupio brzmi, bo czas się zawsze znajdzie. Chodzi po prostu o to, że tak nie mam już wielkiej ochoty na granie w gry poza streamami i poza let's playami. Tak jakoś wyszło. Oj, to się źle skończyło. A mogło być tak pięknie. Mógłbym mieć teraz 66 żyć. Bo tam u góry jest też żyćko. Pamiętam o tym żyćku. Spokojnie. No ale przynajmniej pobiłem jako tako swój rekord, bo tak jak wspominałem, ja miałem maksymalnie 60 chyba żyć, z tego co pamiętam, jak wam tłumaczyłem, ile maksymalnie w tej gierce żyć zdobyłem, więc w jakimś tam stopniu pobiłem swój rekord. Przeskoczyłem, kurde, exit. Najgorzej. No teraz musimy czekać, aż ta efekt minie kaczora.
Dobra, już minął. Świetnie. Wow. Chciałem w ogóle dzisiaj zrobić streama z Gexa, ale... Nie wiem, może zrobię o 20. Bo tam mi tak już niedużo gierki zostało. Milky Way. Milky Way. Jak ten batonik. Właśnie sobie zdałem sprawę, że ja kurde nie mam za bardzo o czym gadać na tych czasówkach. Bo kurde, co ja bym mógł tutaj jeszcze powiedzieć? Może poza tym, że przyjechała do mnie ostatnio bardzo ciekawa rzecz i unboxing z tej rzeczy jest już w drodze, tylko muszę dograć parę scenek, ponieważ chcę, żeby to było jak najbardziej profesjonalne. Jeszcze nie będę zdradzał, co to jest, ale jest to coś fajnego i jest to coś, co poszerzy trochę horyzonty na moim kanale. W sensie takim, że będę mógł... zaprezentować więcej niż tylko gry od... spod studia Sony, ewentualnie spod studia tego Nintendo czy tam Xboxa nawet. No w każdym razie to będzie coś, co poszerzy mi horyzonty kanałowe, tak więc myślę, że będzie to ciekawa sprawa i myślę, że będziecie mieli takie wielkie wow. Dobra, jest wszystko w porządku. Teraz uwaga. Skaczemy, dokładnie tak. O Jezu, nie tak. Dobra, tu jest exit. Nice. Kurde, znowu nie zdążyłem. W sensie, teraz może nie przeskoczyłem exitu, ale jestem za blisko byłem tego exitu, przez co nie mogłem skipnąć cutscenki. Dobra, więc teraz pozostały nam poziomy 3D, czyli Temple Entrance. Pierwszy i zarazem przedostatni poziom, jeżeli chodzi o czasówki Gladstone'a. Minuty i 10 sekund. No to oznacza, że poziom jest dosyć krótki. Czyli tam ten jeden poziom 2D był taki troszeczkę długawy, bo tam aż 3 minuty były. Dobra, na szczęście mamy tutaj rozpoczęcie poziomu, więc zaraz powinno być wszystko w porządku. Jeszcze tylko nam te dwa poziomy zostały i boss, więc już jesteśmy coraz bliżej. I na pewno jesteście teraz ciekawi, dlaczego ja tak, nie wiem, wyczekuję tego finału. Nie, to nie jest tak, że ja się, nie wiem, nudzę przy nagraniu czy coś. Nie, nic z tych rzeczy, po prostu... może to jest trochę już takie zmęczenie tym kaczorem Donaldem, bo jednak... W odstępie 2 lat, bo pierwszy let's play był w 2018, potem drugi był w 2019, a następny był w 2021, czyli obecny let's play. No to tak, nagrałem 3 wersje różne kaczora Donalda i praktycznie poza takimi właśnie zmianami, jakie wam tutaj przedstawiłem, to gierka jest taka jaka była, więc pewnie dlatego też lekkie zmęczenie czuję już kaczorem. I nie powiem, że nie trochę się cieszę, że już będzie koniec tej serii. Choć z drugiej strony się nie cieszę, bo jednak lubię bardzo kaczora Donalda i gdybym mógł, to bym potrafił grać w tę grę godzinami. Aczkolwiek prawda jest taka, że no człowiek z czasem się po prostu nudzi już takimi rzeczami. Tak samo jak mam z Crashem, nie? Jestem ogromnym fanem Crasha, ale obecnie w Crasha bardzo mało gram na kanale. Ze względu na to, że się po prostu serią przejadłem. Ale to też głównie dlatego, że ja od 2 lat non-stop praktycznie robiłem coś z Crashem. Jak 2018 był taką lekką porażką, jeżeli chodzi o kanał, pod względem takim, że mało się działo, bo było więcej jakby live'ów,
tak, te dwa w sumie lata, w sensie 2019 i 2020, to były takie bardzo intensywne lata, gdzie nadrobiłem praktycznie większość rzeczy. Większość serii, które chciałem wtedy nagrać w 2018. Więc dlatego mogę czuć teraz takie lekkie zmęczenie tym wszystkim, więc cieszę się, że za jakiś czas będę sobie robił przerwę, bo tak, przerwa jest nieunikniona, jeżeli chodzi o moją osobę. To już wam mogę tu i teraz powiedzieć. Jestem ciekaw, czy zdążę. Powinienem zdążyć. Tam jest już exit. Uwaga. Dobrze, zdążyłem. Nawet udało mi się skipnąć cutscenkę. Dobra, ostatni poziom. Artifact Way. Ogólnie też, co chciałem poinformować, bo już jakiś czas temu poruszałem te kwestie na livestreamach. Nie wiem, czy wiecie, ale już wyszło Little Nightmares 2. Na PS4 możemy kupić już za 169 zł, albo za 159, więc... wiecie, co to oznacza, nie? Jak Little Nightmares 2 wyszło. Chyba nie muszę tego na głos mówić. To będzie w sumie fajne, no bo wiecie, już jest parę tam dni po premierze, a ja się zabiorę za taki świeży tytuł na kanale, więc może być ciekawie, może wam się gierka również spodoba. Wiem, że jedynka dosyć fajnie się przyjęła na kanale. Ale wiem, że chyba przed tym sobie zrobimy streama, gdzie będziemy nadrabiali historię pozostałych postaci, ponieważ tam jeszcze były poboczne postacie, które warto jakby mimo co pokazać. Tak więc myślę, że będziecie mogli tutaj być nieco zaskoczeni. Tyle mogę powiedzieć do ciebie. O, troszeczkę przesadziłem, że ta sesja zajmie mi godzinę i 10 minut, bo mamy obecnie zaraz półtorej godziny. A my dopiero będziemy kończyli gierkę, zaraz. Jeszcze ostatni boss oczywiście nam został. Nie, nie zapominam o Merloku, nie żeby coś. Ale mówię, jeżeli będziecie chcieli sobie... Jeżeli będziecie chcieli sobie zobaczyć serię z wersji na Game Boya Color czy Advance, to polecam wam obczaić kanał Zakolników TV, ponieważ on będzie się zabierał za pozostałe wersje Kaczora Donalda. Bardzo polecam, bo chłopak będzie chciał tutaj troszeczkę pokazać, co jest 5, że tak powiem. Ja już, możliwe, jakbym miał już kiedyś pokazywać Kaczora Donalda ponownie, no to na live streamach, bo odcinkowo już raczej nie będę pokazywał, bo przejadłem się już tą serią. Nawet nie dotarłem do końca, już mam well done, więc widzę, że gierka mnie tutaj wyręcza. Tak też można. Nie pogardzę tym, na pewno. Wow, Donald! You really surprised me! Some of my skill must be rubbing off on you. Co to będzie za kostium tym razem? Indiana Donald, w sumie. Tak, to jest Indiana Donald. Fajny kostium. Dobra, zanim polecimy na Merloka, zapiszmy gierkę i zobaczmy, co i jak teraz będzie się działo. Dobra, start. I zapisujemy. ...98,2%, czyli pozostałe procenty dostaniemy za Merloka, okej. Okay. Czyli dokładnie dostaniemy 2,8% dostaniemy. Tak więc, Merlok, chodź, idziemy skopać ci dupę. I tak mamy bardzo ładny wynik życia, jeżeli mam być szczery. Tak więc, poszło nam bardzo ładnie, nawet pobiłem swój rekord. Więc jestem zadowolony z tego powodu. Welcome, Donald. I have been waiting for you. What? Daisy?
Do not be afraid. She's hanging around somewhere. Unfortunately, you'll never be able to see her again. Tak, na tym będzie polegał teraz Merlock, więc on się zamienił teraz w ogromnego smoka i naszym zadaniem będzie atakowanie tych wajch, żeby po prostu go troszeczkę spowolnić, a później strzelić w ten jego amulet. Walka bardzo podobna do walki z Fauchem, czyli trzecim strażnikiem maski, jeżeli chodzi o Raymana. Jak sami zresztą widzicie, prąd go nieźle popieścił. Dobra, oberwał. I tak będziemy musieli zrobić przynajmniej jeszcze z dwa razy. Teraz on będzie zmieniał swoją formę na smoka. Więc radzę na tą formę uważać, ponieważ on właśnie będzie tak w taki sposób zionął ogniem. I praktycznie to jest jedna wielka kalka walki z Fauchem z Raymana dwójki. Tak więc widzicie, nic szczególnego się tutaj nie pojawiło. Z wyjątkiem tego, że mamy tutaj bardziej kaczor Donaldowy gameplay. To tylko tyle, co się zmieniło. A tak to on będzie tylko formy zmieniał, co każdy atak, więc... Teraz jest smokiem, a za chwilę będzie zupełnie kimś innym, więc... Zaraz nawet zobaczymy. Dobra. Zaraz będzie. Dawaj, dawaj, dawaj. Oberwał. No i teraz jest w zasadzie chyba też smokiem, tylko z tą różnicą, że on może zionąć na dwa sposoby ogniem, czyli może właśnie zionąć w linii pionowej oraz w poziomej. No. Kurde. Myślałem, że utrzymam wynik 67 żyć. No trudno się mówi. Dobra, to myślę, że przy tym jak zginąłem, to mogę już przejść do oceny tej gierki. Więc co ja sądzę na temat wersji Casablanca, czyli obecnej wersji, którą ogrywam, czyli wersja PC-towo Nintendo 64 Dreamcastowa. Najlepsza wersja Kaczora Donalda, jaka kiedykolwiek mogła być, jest to moje dzieciństwo. W nią się najwięcej zagrywałem, nie licząc wersji na Playaka 1 i Playaka 2. Graficznie wersja na Dreamcasta bardzo ładnie wygląda, nawet powiem szczerze, że w niektórych aspektach lepiej wygląda niż wersja PC-towa i wersja na Nintendo 64, bo ma tam parę swoich takich elemencików. Soundtrack ma bardzo dobry, David Manson bodajże tak się kompozytor nazywa. Również jest odpowiedzialny za kompozycję do wersji na Nintendo 64 oraz chyba nawet był odpowiedzialny za kompozycję do Raymana dwójki, z tego co pamiętam. Więc to jest to, co chciałem między innymi powiedzieć. I co ja tu mogę jeszcze powiedzieć? Fabularnie gierka też bardzo ładnie stoi, jak na gierkę Disneya. Krótka jest strasznie, aczkolwiek myślę, że kiedy nie robicie 100%, to jesteście tę gierkę w 2 godziny przejść, a kiedy robicie 100%, to tak 3,5 godzinki. Trochę krótki tytuł, ale myślę, że wspomnienia są i tak spoko z tej gierki. Myślę, że większość Polaków ma dobre wspomnienia, jeżeli chodzi o Kaczora Donalda. Co do tego let's playa, to jestem dumny z tego let's playa. To jest chyba jeden z najlepszych let's play, jeżeli chodzi o Kaczora Donalda, moim zdaniem. Bo powiedziałem wszystko, co chciałem poruszyć i przy okazji trochę zrobiłem głębszy research w przeciwieństwie do moich poprzednich podejść, czyli do wersji na PS1 i wersji na PS2. Co, mam nadzieję, że w sposób ciekawy i informatywny prowadziłem ten let's play mimo co. Że jednak mogliście się czegoś tutaj ciekawego dowiedzieć. Coś ciekawego wynieść z tego let's playa. Przynajmniej mam taką nadzieję. Dobra, czas uważać na jego ostatnią fazę. Gdzie on właśnie będzie i pionowo i poziomo atakował. Tak więc lepiej nie igrać z losem. Lepiej dostosować się do zaleconych zasad przez gierkę.
bo tu już mamy 64 życia, a ja chcę już zakończyć tę konfrontację. I mamy pełne zdrowie przy okazji, więc to jest bardzo dobry znak. Chyba za chwilę będzie koniec naszego Merloka. And now, all the energy in the same spot, full power! What this machine does? Brilliant! Hey! Maybe there's a nickel! Merloc certainly had fancy taste! It's an extra chocolate popcorn machine! Donald, thank you for rescuing me. You're my hero. Moi drodzy, to by było na tyle, jeżeli chodzi o Kaczora Donalda, a raczej szalone przygody Kaczora Donalda. Jak widzicie, Merloc jako antagonista nie jest wcale aż taki zły. Dlaczego? Ponieważ chciał podbić świat, używając do tego machiny do czekoladowego popcornu. Nie mam więcej pytań. Nie mam więcej pytań. Bastuję. Nie mam więcej pytań. No. Tak więc... udało nam się. Ostatnia wersja Kaczora Donalda nagrywana na tym kanale, już nie będzie Kaczora Donalda więcej na moim kanale. Chyba że na livestreamach zrobię wersję na Game Boya Color albo na Game Boy Advance, ale w to wątpię. Więc to był ostatni Kaczor Donald. Wow, udało mi się, zakończyłem w końcu nagrywanie Kaczorów Donaldów na kanale. Jestem wręcz w szoku. Co mogę więcej powiedzieć? Mam nadzieję, że wam się ten let's play podobał, że był w sposób ciekawy i informatywny prowadzony. Jeżeli jesteście nowi na tym kanale i spodobał wam się mój content, zapraszam do subskrypcji, kliknięcia w dzwoneczek, by otrzymać powiadomienia o wszystkim, co tutaj publikuję, łącznie z live'ami, różnymi tego typu filmami. Gorąco zachęcam do wbicia na grupę na Facebooku oraz na Discord, linki są pozostawione w opisie. No i to jest pierwszy let's play ukończony w 2021 roku. W zasadzie to drugi let's play, bo pierwszy to jest Kangurek Kao, ale jeszcze nie dokończyliśmy Kangurka Kao do końca, więc to jest pierwszy let's play, który ukończyliśmy w tym roku, więc 21 stycznia 2021
pierwszy ukończony let's play w tym roku. Wow. Jestem naprawdę zaskoczony pozytywnie. No cóż. Ja się z wami będę żegnał. Już nie będę się powtarzał drugi raz. Wy posłuchajcie sobie tej muzyki, zobaczę nawet, znaczy pokażę wam nawet, że mamy faktycznie 100%. I tyle ode mnie. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się i cześć. Do następnych serii na moim kanale. Siemanko. I can send you directly to Murloc's secret temple. Once you're there, you can stop Murloc and rescue Daisy.